Ta konferencja jest bardzo istotna z tego względu, że to jest jedna z największych w Polsce. Mogliśmy naprawdę tutaj pełne spektrum, jeżeli chodzi o wykłady, usłyszeć i czerpać garściami tą wiedzę. Natomiast ja osobiście zajmuję się uroginekologią, ginekologią tą regeneracyjną i rekonstrukcyjną. Więc ja szczególnie na te sprawy zwracam uwagę. Na swoim wykładzie właśnie przedstawiałem nowe technologie w zastosowaniu ginekologii estetycznej i plastycznej. Skupiłem się może dzisiaj bardziej na tej uroginekologii, na tej części, bo wiemy, że to jest problem, który dotyczy tak naprawdę co trzeciej pacjentki w Polsce. Szukamy rozwiązań w uroginekologii z tego względu, że nie ma jednej głównej metody leczenia. Inaczej się leczy wysiłkowe nietrzymanie moczu, inaczej się leczy nietrzymanie moczu u spardzi naglących. Dlatego opracowaliśmy protokół leczenia nietrzymania moczu, szczególnie tego mieszanego, polegającego na zastosowaniu RF-u mikroigłowego, czyli RF-u frakcyjnego i ablacyjnego, jednocześnie z kolagenem, który nam tworzy pewien materiał budulcowy do przebudowy tej całej tkanki. Mamy pierwsze świetne rezultaty. Otworzyliśmy program kierunkowy, który ma wdrożyć zastosowanie tego protokołu do badania klinicznego. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie tym, jak możemy pomóc pacjentkom w sposób minimalnie inwazyjny. Nie zawsze jest tak, że musimy od razu planować jakieś wielkie procedury medyczne, zabiegi operacyjne, żeby realnie wyleczyć pacjentkę z problemu nietrzymania moczu, żeby poprawić jej estetykę oraz dolegliwości związane z obecnością blizn pooperacyjnych, poporodowych, zarówno po cięciach cesarskich, jak i po nacięciach krocza. I faktycznie obserwujemy, że coraz więcej kolegów, zwłaszcza młodszych, szuka informacji na temat tego, jak takie pacjentki potraktować holistycznie. Konferencje są świetnym miejscem, żeby spotkać się, wymienić doświadczeniami, zainspirować, zainteresować, w którą stronę chcielibyśmy swoje umiejętności zgłębić. Także ja ze swojej strony mogę serdecznie zaprosić do Krakowa na szkolenia, które współorganizujemy z panem doktorem Bastą, gdzie oferujemy lekarzom taką praktyczną dawkę umiejętności. Także tutaj zainteresowanych odsyłam do naszej strony internetowej Intima Edu.